Dzień dobry. Trzy sosy Państwu pokażę. Tabasco od dziecka piję. To piję od moich lat 20. Jest jeszcze trzeci. Sos Boso. Ja go nie mam, Państwo już mają w Polsce. Sos Boso. Przez Polaka, dla Polaków. Zrobiony, wymyślony. Buteleczka, wszystko polskie. Smacznego, smacznego i smacznego Sos Boso. Studio Dziki Zachód. I obiecaliśmy słuchaczom w piątek o poranku, że będziemy rozmawiać na temat debaty prezydenta Joe Bidena i Donalda Trumpa. O tej debacie dużo powiedziano. Wiadomo, że Joe Biden debatę przegrał, a teraz nowe informacje. Spotkał się z najbliższą rodziną w Camp David. Tam rozmawiali. Rodzina mówi: Joe, nie możesz zrezygnować, musisz kandydować, będziesz najlepszym prezydentem. A co na to Wojciech Cejrowski? No to jest rodzina kryminalistów. Oni wszyscy mają na plecach taki bagaż, że muszą utrzymywać tego Bidena, bo kto inny mógłby ich ułaskawić. Albo kto inny mógłby ich nie ułaskawiać, ale przeciągnąć do przedawnienia niektórych przestępstw. To jest bardzo skorumpowana rodzina, zarówno brat Joe Bidena, jak i jego siostra, jego syn, żona, sam Biden też, wszyscy umoczeni. I oni też mogą go szantażować, ponieważ Biden jest umoczony, co na laptopie jego synka Huntera wyszło. I w czasie poprzedniej kampanii wyborczej, tuż przed nią, służby zostały zaangażowane. Osoby pracujące w służbach jeszcze wtedy na pensjach. Nawet jeśli już były zwolnione, to jeszcze pobierały wynagrodzenie z przeróżnych służb. To 52 sławnych gości z różnych służb. W Ameryce jest cała masa służb. No nie tylko CIA i FBI, tylko jeszcze tam jest cała masa agencji. To się rozmnożyło po tej katastrofie w Nowym Jorku, kiedy dwa wieżowce terroryści rozwalili, to tam namnożyło się przeróżnych służb, które cię inwigilują. I teraz 52 maherów z tych służb z nazwiskami i tytułami oświadczało, że laptop Huntera, zawierający przeróżne fotografie, informacje o tym, jak to Joe Biden jako wiceprezydent, jako senator brał łapówki za załatwianie spraw wrogom Ameryki z zagranicy. Chiny, Rosja, Kazachstan, Ukraina, najczęściej wymieniane, bo też najwięcej forsy stamtąd dostał. Czyli brał forsę z Chin komunistycznych za załatwianie spraw pożytecznych dla Chin, a szkodliwych dla Stanów Zjednoczonych. Brał z Rosji pieniądze, z Rosji Putina. Z Kazachstanu Putina brał i z Ukrainy za poprzednich prezydentów. Jeszcze przed wojną i przed Krymem od bardzo dawna. No i teraz ta rodzina go szantażuje. Musisz zostać na stołku, bo jak nie i jak my byśmy zaczęli tonąć, to musimy utopić ciebie. Czyli musimy sprzedać jakieś informacje. W Ameryce jest taki system, że możesz się dogadać ze swoim prokuratorem. W Polsce też jest. Świadek koronny. Sprzedam wam większego od siebie w zamian za to, że moje przestępstwa zostaną nieukarane. I teraz ktoś tam idzie koło ciebie. Każdy z członków tej rodziny Bidenów, znaczy siedzisz na świeżym, każdy z rodziny Bidenów może zrobić taki deal i powiedzieć: sprzedam wam prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo mam na niego kwity. Czyli rodzina jest w stanie szantażować Bidena, nawet jakby Biden już dawno chciał pójść na emeryturę, to oni mogą powiedzieć: nie, nie wolno ci. Szczególnie żona się tym zajmuje. Po tej debacie, kiedy Biden, to nawet trudno powiedzieć pokonany, upadły Biden. Trump go nie pokonał. Powiedziałeś, że debatę wygrał Trump. Nie. Debatę przegrał Biden na własną prośbę, własnymi rękami. Trump niczego nie musiał robić w czasie tej debaty. Można by wyciąć całego Trumpa z tej debaty i puścić Państwu film bez Trumpa. I Biden by przegrał. Czyli Trump nie wygrał. Ten Trump był bardzo dobry. Powiedział to, co miał powiedzieć o swoim programie wyborczym. Nie dał się sprowokować. Nie wchodził w uszczypliwości osobiste. Unikał tego.
zachowywał się po prezydencku. To się wielu niezdecydowanym demokratom też podoba. Więc coś tam Trump w tej debacie wygrał. Ale to nie był pojedynek równych, tylko jedno... główny napastnik naszej drużyny miał złamaną nogę. No to trudno powiedzieć, że Holandia z nami wygrała, jak myśmy mieli złamaną nogę głównego napastnika. No nie, no to myśmy przegrali, a nie, że oni z nami wygrali. Nic nie musieli robić. To taka była sytuacja. Kiedy Biden zszedł ze sceny, to kamery CNN to pokazywały i nie wiem, czemu nie wszedł tą samą drogą, nie zszedł tą samą drogą, którą wchodził na scenę. Mamy scenę i na samym początku tej debaty, zanim jeszcze którykolwiek z kandydatów otworzył usta, pierwszy wchodzi Biden, wchodzi, patrząc od naszej strony na telewizor, z prawej strony i wchodzi po scenie, nie po żadnych schodach. Ta scena ma w dół, w naszym kierunku, w stronę publiczności, powiedzmy 3 czy 4 schodki, ale nie tędy wchodził, bo wchodziłby tyłem do kamer. Tylko zszedł z prawej strony z kulisów. Tam odbył podróż po tych schodkach za zasłoną. Czemu nie zszedł tą samą drogą? Czemu go nie sprowadzili tą samą drogą? To jest dla mnie wskazówka, że tu jest gdzieś jakaś ustawka CNN-u, bo cała ta debata była pozornie ustawiona przeciwko Trumpowi, ale praktyka pokazała, że te wszystkie ograniczenia, które myśmy krytykowali, że nałożone na Trumpa były, jak on się mógł na to zgodzić? No przecież to okropne. Mikrofon będą wyciszać po 2 minutach? Po prostu na chama? Żadnego dzwonka wcześniej. Żadnego ostrzeżenia, proszę już kończyć. Tylko 2 minuty minęły, gaszą mikrofon na chama, na siłę. I nie możesz do przeciwnika nic. Co to za debata, jak nie możesz krzyknąć czegoś w trakcie jego wypowiedzi? No to na to się ludzie oburzą. Publiczności nie będzie? Bez publiczności pierwsza debata? I czemu tak wcześnie? Żaden z nich jeszcze nie jest formalnie kandydatem swojej partii, bo się konwencje muszą odbyć. Konwencja republikańska chyba w przyszłym tygodniu, a demokratyczna w sierpniu. Więc oni są przypuszczalnymi, prawdopodobnymi kandydatami swoich partii, ale oficjalnie jeszcze nie. To nigdy tak wcześniej debaty nie było. Cała masa 2 prowadzących na stacji lewackiej CNN, przeciwnej Trumpowi od początku. Od 2016 roku i jeszcze wcześniej. Stacja przeciwna, wroga wobec Trumpa. 2 prowadzących, oboje mówili o Trumpie, że to jest Hitler. Nie jakaś omownia, tylko że nie, on ma wszystkie cechy Hitlera, on się zachowuje jak Hitler, to jest współczesny Hitler. Tak mówili o Trumpie, takich 2 prowadzących. Więc cała masa tych parametrów wydawało nam się skierowanych przeciwko Trumpowi, on się zgodził na tę debatę. Potem się okazało, że te wszystkie parametry były szkodliwe dla Bidena. I stąd miałem pierwsze wrażenie, że być może na jakichś wyższych szczeblach ci prowadzący nic nie wiedzą. Średniaczki w Partii Demokratycznej, zwykli posłowie, oni nic nie wiedzą. Ale jest jakaś grupa maherów, która rządzi państwem i oni postanowili usunąć Bidena już teraz. I ten cały CNN był zrobiony po to, żeby świat zobaczył, w jakim stanie jest Biden. I uwaga, gdyby świat miał tego nie widzieć, to Biden po debacie by wyszedł tą samą drogą, którą przyszedł. Bokiem do kamer, ukłonił się, schodzi na prawo za kulisy i tam pokonuje schody. A on, jego żona przychodzi i zdejmuje go z tej sceny, prowadząc jak dygocącego staruszka po tych 3 czy 4 schodkach prowadzących wprost na kamery. I to cały świat też oglądał, że on ledwo idzie. Nie dość, że przez 90 minut ledwo mówił, myliły mu się wątki i słowa, nie wiedział, co chce powiedzieć, gubił się, kończył odpowiedź na pytanie w zupełnie innym miejscu. Pytanie jest o coś tam, powiedzmy o aborcji, a on odpowiada o imigrantach, kompletnie pomieszany. To jest tylko przykład, że zaczynał pytanie, potem w trakcie gubił wątek, nie wiedział już, o czym było pytanie i odpowiada na coś zupełnie innego. Nie ma sklejki pomiędzy. I po czymś takim jeszcze go sprowadzają do przodu. No miałem wrażenie, że ktoś to ustawił, tylko nie wiem do końca w jakim celu. Pierwsze nasze wrażenie było takie reakcja średniaków Partii Demokratycznej, czyli populacji głosującej oraz tych takich niespecjalnie poinformowanych. Posłowie, urzędnicy niższego szczebla, dziennikarze, którzy zaangażowali się w popieranie Bidena, teraz mówią, no trzeba go usunąć, 25. poprawka do konstytucji, albo sam powinien zrezygnować i tak dalej. Nie wiedzieliśmy, w jakim on jest stanie. A może to jest zupełnie inna ustawka? Sklep kolonialny działa. A jak działa? Co do Wrocławia,
co do Torunia. Sprzasny, że ktoś kupił. No i rozsyłamy po całej Polsce i jak nam nic nie zostanie, to wtedy zamawiamy znowu. I tak w kółko rozsyłamy i zamawiamy. Ale powiedz mi, czy... Ktoś mu to zrobił specjalnie. No na przykład, dlaczego oni... No... Nie, bo gdybyś był sztabowcem Trumpa, czy nie Trumpa, tylko Bidena, gdybyś wiedział, w jakim jest stanie, gdybyś chciał, żeby wygrał wybory, to byś nie dopuścił do tej debaty, bo byś powiedział, nie stajemy do debaty, mówimy tak, Trump jest kryminalistą i oszustem, nie będę z kryminalistami i oszustami tak. debatował, koniec, kropka. Tak, no więc to, że oni podeszli do tej debaty, no mam wrażenie, że to jest jakaś ustawka. No właśnie. Mówi się o tym, że powinni być ukarani wszyscy urzędnicy, którzy pracują w Białym Domu, bo oni musieli wiedzieć, w jakim on jest stanie. Dlaczego do prasy wypłynęła informacja, że niedaleko Camp David w hangarze lotniczym zbudowali studio, takie jakie będzie w CNN-ie, i tam się odbywały treningi i Biden miał do pomocy 18 ekspertów, którzy go trenowali przez 5 dni, no przez tydzień z grubsza, trenowali go do tej debaty. Dlaczego ta informacja wypłynęła? Od razu się pojawiły informacje, to on potrzebuje 18 trenerów i hangar i scenę. Trump robi w tym czasie kampanię i potrafi wejść bez treningu. To w jakim stanie jest prezydent Stanów Zjednoczonych, że go trzeba do debaty z kłamcą, z tym okropnym Trumpem, który powinien być dla niego łatwy? W jakim on jest stanie, skoro potrzebuje 18 trenerów i tydzień w Camp David, żeby się przygotować do jednej debaty, w dodatku do pierwszej? To ludzie zaczęli zadawać takie pytania. Dlaczego ta informacja wypłynęła? No moim zdaniem miała wypłynąć. Wypłynęła przez Biały Dom. Mamy 18 trenerów, Joe Biden opuszcza Biały Dom na tydzień, trenuje w hangarze Camp David, żeby się dobrze przygotować. Pytanie dziennikarza byłoby od razu takie, uczciwego, a kto w tym czasie rządzi krajem? Jeżeli prezydent na 5 dni opuszcza Biały Dom, żeby trenować do debaty, to kto w tym czasie zarządza całym krajem? Co się dzieje? Oni w czasie tego... Nawet jeżeli wcześniej tego nie widzieli, no to w czasie tego treningu musieli się zorientować, że Biden się nie nadaje. Czemu nikt nic nie powiedział? Do ostatniej chwili, jeszcze 2 dni przed debatą, prominentne osoby pracujące u Bidena, pracujące w Białym Domu, mówiły, że jest w świetnej formie, że to jest najwyższa forma w jego życiu, że no z chodzeniem i z mówieniem aparat trochę staruszkowi odmawia posłuszeństwa, ale w głowie to on jest tak ostry, jak nigdy nie był. No to tak jak Jan Paweł II. Wiedzieliśmy, że myśl w głowie ma, ale nie był w stanie się wysłowić, bo już mu mięśnie odmawiały posłuszeństwa pod koniec życia. No to oni w Białym Domu forowali takie informacje, że to jest ten typ nie demencji, tylko zestarzenia się, że ci mechanizm odmawia posłuszeństwa, ale mózg działa. Proszę pamiętać, że ten Biden, którego państwo widzieli w debacie albo w wynikach z debaty, to był jego absolutny szczyt formy po 7 dniach treningu. Czyli jaki on jest na co dzień? To nas teraz interesuje. Skoro po 7 dniach treningu, tabletek, kroplówek i wszystkiego, super przygotowany, wyspany, tylko do debaty się przygotowywał, porzucił kraj, nikt nie rządził krajem w tym czasie, poza urzędnikami niewybieralnymi niższego szczebla, to był Biden w najlepszym swoim stanie, to co widzieliśmy. A to stan tragiczny na pierwszy rzut oka. No i jak zszedł ze sceny, że ona go sprowadziła, to potem jest takie spotkanie z wyborcami, bo na sali ich nie było. Z jakąś swoją ekipą się Biden spotyka. Nic nie mówił, ledwo zipał. I żona Jill, żona do niego powiedziała coś takiego, co byś powiedział do dziecka w przedszkolu. I takim tonem mówiła. Jak do dziecka w podstawówce. Do małego chłopca. Joe, byłeś świetny. Odpowiedziałeś na wszystkie pytania. I tutaj brawa jego zwolenników. Wyobraź sobie sytuację, w której
ktoś tak mówi do Trumpa, albo do Dudy ktoś tak mówi, albo do Macrona, do kogokolwiek sprawnego umysłowo. Stała naprzeciwko niego, stoją bokiem do kamer i do publiczności. Ona mówi: Joe, byłeś świetny, odpowiedziałeś na wszystkie pytania. To znaczy, że ona się obawiała. Jak kłamiesz, to co jakiś czas kłamstwo twoje wyłazi właśnie w taki sposób, że powiesz coś, bo w głowie masz tę prawdę. Bałaś się, że on nie odpowie na połowę pytań, że zemdleje ci w trakcie. Ona wie, w jakim on jest stanie. Ona wie. I teraz mówi się o 25. poprawce do Konstytucji, a moim zdaniem ona jest, doczytałem, nie wiem czemu polskie media nie mają żadnego dziennikarza, który się interesuje Ameryką i na bieżąco czyta, bo ja jestem komentator w sprawach różnych. Od lat pomieszkuję trochę czasu w Polsce, trochę w Ameryce, więc w tym sensie się znam i się przygotowuję do tych audycji, ale polskie media powinny mieć fachowców, którzy się tylko Ameryką zajmują i potrafią z głowy, na pamięć, cytować poprawki do Konstytucji, nie pomylić tak jak ja, 52 czy 25 w czasie poprzedniej audycji. No więc 25 poprawka do Konstytucji mówi o odsuwaniu z urzędu albo czasowym, albo na zawsze. Czasowym, jak idę na operację, to prezydent sam z siebie pisze list do ważnych osobistości w Kongresie i w Senacie i swojego prezydenta wyznacza na czas mojej operacji, kiedy będę pod kroplówką i nieprzytomny, przejmuję czasowo moje obowiązki wiceprezydent, potem wrócę do gabinetu. Aby uruchomić 25. poprawkę, czyli usunąć, ona pozwala usunąć niezdolnego. On już sam tego listu nie napisze, no miał wypadek samochodowy, uderzył się w głowę, jest nieprzytomny. Został warzywem. Zwariował. Przeróżne takie rzeczy. Nie jest zdolny do kontynuowania pracy jako prezydent. Można go za pomocą 25. poprawki do Konstytucji odsunąć z urzędu, ale inicjatywa tego ruchu, tej 25. poprawki, leży wyłącznie w rękach Białego Domu. To jego współpracownicy muszą przyjść do przewodniczącego Kongresu i Senatu. Oni muszą przyjść, najlepiej z wiceprezydentem, i powiedzieć: Joe Biden nie kuma bazy, jest niezdolny umysłowo, ma demencję, widzimy to codziennie, oto są przykłady, zrobiliśmy jakieś fotografie w Białym Domu i w związku z tym zalecamy odsunięcie go z urzędu, my, jego aparat, najbliżsi współpracownicy, bo nie jest zdolny do sprawowania urzędu, nawet gdyby się go kurczowo trzymał. Tego ruchu uruchomienia 25. poprawki do Konstytucji nie może zrobić żadna inna instytucja. A przecież cały Biały Dom uczestniczył w tej konspiracji jeszcze do kilka dni temu. Mówili nam, że Joe Biden jest w świetnym stanie. No to jeżeli teraz by powiedzieli, wiedzieliśmy od miesięcy, że nie jest w świetnym stanie, to sami na siebie nakładają odpowiedzialność karną za ukrywanie, za uczestniczenie w konspiracji. Wiedzieliście, że prezydent nie sprawuje urzędu, a jednocześnie uruchamialiście obieg dokumentów, robiliście wizyty międzynarodowe, czyli byliście wy, aparat Białego Domu, konspiracją. Mieliście świadomość, że to nie prezydent rządzi krajem, tylko wy. Czyliście byliście grupą, która przejęła władzę nielegalnie. Bo powinniście zaraz na początku przyjść do nas i poprosić o 25. poprawkę do Konstytucji. Czyli cały gabinet tego nie zrobi, bo gabinet uczestniczył miesiącami w kryciu faktu, że Biden nie rządzi krajem. No dobrze. W tym miejscu jesteśmy. Nie wiem, czy o samej debacie jeszcze chcesz, żebym mówił, bo już powiedziałeś, że wszyscy omówili. No widziałem wyimki nie, w Polsce. Możemy słabe, mówić, nieprzygotowane. Możemy mówić o samej debacie, ale powiedz, jak myślisz, jak to się skończy? Czy będzie tak, zmienią kandydata demokraci, Joe Biden będzie startował, bo zaraz następnego dnia chyba był wiec, w którym Joe Biden powiedział, no są debaty, które nie wychodzą, rozmaite rzeczy, w trochę gorszej jestem formie, już nie mam takiej wprawy, ale będę najlepszym prezydentem i to ja ocalę demokrację w Ameryce, bo Trump ją zniszczy. Tak, to jest narracja głównych macherów Partii Demokratycznej w tej chwili. Nancy Pelosi i parę innych nazwisk, które w Polsce są nieznane za bardzo, więc ich nie wymieniam.
Oni w tej chwili dzisiaj przez cały dzień mówią, absolutnie nie będziemy wymieniać żadnego kandydata, nie będziemy dyskutować o 25 poprawce, nie będziemy namawiali Joe Bidena do tego, żeby rezygnował, absolutnie nie. Nic z tych rzeczy. To jest nasz kandydat i taki będzie. Ze strony republikańskiej słyszałem takie głosy buńczuczne, że to bardzo dobrze, bo z Bidenem będzie łatwo wygrać. No, jak mówił Stalin, Lenin, czy kto tam jeszcze, nieważne kto jak głosuje, ważne kto liczy głosy. A Partia Demokratyczna opanowała cały aparat liczenia głosów. W związku z tym nie byłbym taki pewien, że to będzie łatwy przeciwnik. Czemu ta debata tak wcześnie była zorganizowana, to jest znak zapytania. Czy rzeczywiście chcą go wymienić i na kogo? No na kogo? Kamala Harris nawet nie jest rozważana przez Partię Demokratyczną. I ona jest z tego tytułu wściekła. I to jest kolejny czynnik, że Biały Dom nie dokona takiej inicjatywy, bo ona sama mogłaby dokonać takiej inicjatywy. Odsuńcie Bidena od władzy, bo się nie nadaje. No ale ona wtedy prezydentem zostanie tylko na kilka miesięcy, bo Partia Demokratyczna już Kamali Harris powiedziała, ty masz gorsze wyniki jeszcze niż zombie Biden. Naród cię ocenia jeszcze niżej niż jego. W związku z tym nie będziesz naszym kandydatem za żadne skarby i wymieniają inne nazwiska. No to ona, jeżeli chciałaby się utrzymać u władzy, to nie odsunie od władzy Bidena, tylko kurczowo się będzie trzymała spódnicy Bidena, czyli jego żony Jill, i będą chcieli kandydować. Bardzo trudno byłoby wymienić teraz kandydata, bo naród amerykański w prawyborach, ci, którzy na demokratów głosowali, wybrali Bidena swoim kandydatem. I teraz musisz ich pozbawić tego głosu. Przecież były prawybory. No był jeden kandydat, ale miliony ludzi w Ameryce zagłosowały. Ja chcę, żeby moim startującym do wyborów był Joe Biden. I teraz nie jest w Ameryce tak łatwo odebrać im to prawo głosu. Biden musiałby umrzeć albo sam zrezygnować. A jak sam nie zrezygnuje ani nie umrze, no to ci delegaci, których naród amerykański wybrał, kilkadziesiąt milionów ludzi zagłosowało w prawyborach Partii Demokratycznej. Ten naród ma swoje prawa i oni mają obowiązek uczynić kandydatem Partii Republikańskiej Bidena. Więc to nie jest takie proste, żeby go do czego zabić. Albo musi umrzeć, albo zrezygnować. Nie widzę innej opcji. I kto wtedy? Cały czas powraca uporczywie Michelle Obama i Hillary Clinton. Taka para powraca. A już też powróciła godzina 18 w Polsce, to trzeba skończyć. I zaprosić na następny tydzień. W poniedziałek o 17. Dziękuję bardzo. Bye. Bye. Studio Dziki Zachód. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.